Jednym z najbardziej obleganych kierunków na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jest budownictwo. Po pierwszej fazie rekrutacji zostały jeszcze wolne miejsca na większości kierunków, jakie można studiować na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W pierwszej fazie naboru zgłosiło się około 2700 kandydatów. Mogli wybierać spośród 17 kierunków studiów z 43 specjalnościami, 4 kierunkami dyplomowania oraz 12 specjalizacjami filologicznymi. Po raz pierwszy w zwykłym terminie rekrutacji Akademia przyjmowała kandydatów na kierunek budownictwo. Ten kolejny, piąty już kierunek zamawiany na Akademii Techniczno-Humanistycznej cieszył się największym powodzeniem. Na jedno miejsce zgłosiły się ponad 2 osoby. Inżynierowie budownictwa są niezwykle potrzebni. No i właśnie idąc naprzeciw potrzebom społecznym, społeczności lokalnej, zresztą tak działamy od początku istnienia, publiczna państwowa uczelnia, staraliśmy się o uruchomienie budownictwa. Udało się konkurencję, pomimo że ta konkurencja jest odlegle, bo w Katowicach, w Krakowie i tak dalej, udało się u nas uruchomić budownictwo, bardzo się z tego powodu cieszymy. Mało z tego, na to budownictwo dostaliśmy również projekt przyznany przez ministerstwa, 4 800 000, na uruchomienie na 4 właściwie lata, a zatem mamy możliwość kształcenia tych studentów, nie dając własnych środków. Z drugiej strony w tym roku, i to nie tak dawno, jak parę dni temu, dostałem pismo, że budownictwo również stało się tak zwanym kierunkiem zamawianym, co jest niezwykle istotne dla studentów, którzy studiują na tym kierunku, jako że ci najlepsi studenci mogą otrzymywać stypendia do 1000 zł ze względu na średnią. Budownictwo stało się kierunkiem bardzo popularnym wśród młodzieży. Popularność wynika nie tylko z trendów i mody, ale przede wszystkim z faktu, że za kilka lat absolwenci będą mogli otrzymać bardzo dobrą pracę zarówno w naszym regionie, jak i w całym kraju, a może i w całej Europie. Staramy się bardzo solidnie przygotować bazę dydaktyczną do kształcenia inżynierów budownictwa i w związku z tym przygotowaliśmy 2 bardzo znaczące projekty. Pierwszy projekt, który jest realizowany od 1,5 roku, to budownictwo pomostem między tradycją a nowoczesnością regionu. A więc chcemy połączyć te elementy regionalne do kierunku kształcenia. A drugi, budujące Beskidy, ma taki pozytywny, optymistyczny akcent. Budujące Beskidy zachęcą jeszcze bardziej do studiowania na kierunku budownictwo, ponieważ 40% studentów będzie mogło uzyskać dodatkowe wysokie stypendia. Po ukończeniu tego kierunku inżynierowie kończący ten kierunek no nie muszą obawiać się w znalezieniu pracy. Bardzo chętnie są wchłaniani do różnego typu firm. Jak widzimy zresztą z mediów i z telewizji, bardzo dużo się buduje. Polska się buduje cała, można powiedzieć. Chętnie każda firma, prywatna, poczynając do korporacji ponadnarodowej, przyjmie do pracy. Także absolwenci tego kierunku nie muszą się obawiać o znalezienie pracy i to bardzo dobrze płatne. Te pieniądze również pozwolą nam stworzyć platformę współpracy ze szkołami średnimi w regionie, a szczególnie z technikum budowlanym. I chcemy, żeby właśnie młodzież, która kończy technikum budowlane, mogła kontynuować te zajęcia, swoje kształcenie u nas na Akademii Techniczno-Humanistycznej. Dążymy również do ścisłego powiązania budownictwa z inżynierią środowiska. Mamy już duże tradycje w kształceniu inżynierów środowiska i to również będzie taki pomost łączący budownictwo i inżynierię środowiska. Wszystkie informacje dotyczące naboru na Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej znajdują się na stronie Akademii www.rekrutacja.athbielsko.pl. Tutaj zainteresowani znajdą informacje, kiedy rozpocznie się kolejny etap rekrutacji oraz ile i na jakich kierunkach czekają jeszcze wolne miejsca.